Joga Update. Basia Tworek i Michał Trzciński. Prosto ze studia nagraniowego działu zagranicznego witają. Berberę Tworek. I Michał Trzciński, dzień dobry. Dzień dobry. To co, jeszcze na cycu? Młoda? No, jest na cycu jeszcze ciągle, No, Bo tutaj przedam ten rozmowę. Profilaktyka raka piersi. Mm -hmm. No, ale to no, nie, nie znam się za bardzo na tym, do którego roku życia. Cyc jest obowiązujący. <grym> tak przed maturą planuję, co? <grym> Żeby nie było siary, że czekam w kiblu na dziecko. <grym> Wiesz, ty się śmiejesz, ale ja sobie wyobrażam moje cycki do pasa wtedy. <grym> Albo do kolan. A jak twoja córka to przed maturą posłucha? To zrobi takie. Eee! E, ja myślę, że dużo osób teraz zrobi eee! takie. Eee! Eee! Wcale się nie dziwię. No. Cali, całe my. Cali Dzień dobry, Basiu. Cześć, Michał. Jeszcze raz podkreślmy, że siedzimy w studiu działu, za, za, działu zagranicznego, za co bardzo dziękujemy. Dziękujemy, Macie, fajny jesteś, że nam pozwalasz u siebie nagrywać. Dziękujemy też stanowi skupienia za umożliwianie nam się ruszania. <laughs> Bo gdyby nie, gdyby nie to bym tak za, zasiedział po prostu. I jak już tak coś dziękujemy, to też dziękujemy Wam za wszystkie kawy, które nam stawiacie. Jest! buycoffee.to Slash your update. B -u -y. C-O-F-F-E-E. -e gdyby ktoś nie ten. Ja myślę, że to jest dosyć trudny adres internetowy. No, dla kogoś, kto nie zna angielskiego, no to przykład, musi być naprawdę duże wyzwanie. akurat jest takim, ta, ta nazwa jakoś tak jest w sensie kumam. Koncept za tym, że wiesz, komuś kupujesz kawę, tylko po prostu same słowa są dosyć trudne. Całe szczęście, że, całe szczęście, że umiesz literować. Po, po angielsku. Ale popatrz, nie, przeliter, nie przeliterowałeś yoga update'u. A niektórzy Joga. piszą yoga update. Jo Dużo ludzi pisze yoga update. Dużo ludzi pisze yoga update. To też się zdarza. Co to hmm. za nazwę wymyśliłeś? Powiedziałaś, że jest spoko. Wtedy powiedziałeś, że jest spoko. Możemy zmienić. O nie. E, Basia i Michał. <noise> Show. Czciński i Tworek Show. No, nie, jeszcze gorzej. No. Nie, musimy zostać przy Yoga Update'cie po prostu. Sorry. Tylko nie Yoga Update'cie, tylko Yoga Update'cie. Dzisiaj może mało będzie o jodze, bo nie zawsze, jak wiecie, rozmawiamy w sensu stricte o jodze. Na pewno się coś tam przemyci. No, Będę się zahaczy, starać. zahaczy. Dzisiaj będziemy rozmawiać z naszym stałym komentatorem, <laughs> z Marcinem Bebelskim który jest osteopatą, psychologiem, jak się okazało, i fizjoterapeutą. Mm. I kim tam jeszcze on ma teres. Kolekcjonerem dyplomów. Kolekcjonerem dyplomów na ścianie u niego w gabinecie. Kto pójdzie, to polecam. Ale już sami wiecie, że Marcin jest super, bo jeśli nas słuchacie już jakiś czas i nie jest to pierwszy odcinek, jaki włączacie, a jeżeli jest, to was pozdrawiamy serdecznie. I możecie zacząć od początku. <noise> to kto nas słucha dłużej, to już wie, że Marcin jest naszym stałym gościem, który zawsze bardzo mądre i ważne. Rzeczy o ciele i o naszym układzie nerwowym i naszym dobrostanie mówi. I tak zapewne będzie i tym razem, bo mamy do niego dużo ważnych pytań. Tak. W zasadzie nic więcej nie można, nie, nie ma co dodawać ani ujmować. Trzeba tylko przejść do rozmowy. Marcin, chodźże, no tu, jak to tak w Krakowie się mówi? Chodźże. chodźże. No to chodźże. Dzień dobry, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Nasz dyżurny, y, wspaniały ekspert od y, ciała, od ruchu, od osteopatii, Marcin Beberski. Właśnie ostatnio gadałam z trzciną i mu mówię: i, nie, I prawie nie mógł uwierzyć, i prawie spadł z krzesła, jak mu opowiadałam, że masz y, kilka dyplomów, że jesteś psychologiem. Nie, no ja wiedziałem, że ma kilka dyplomów, ale nie dyplom... ja że masz psychologię. I fizjoterapię, i jeszcze no, osteopatię, tak, i jeszcze tak, terapię trzeżkowo-krzyżową. Tak. tak, tak. Chcesz powiedzieć do tego wszystkiego. <laughs> no wrócimy w gabinecie. <laughs> To nazywam ją szczaną płaczu, ale generalnie wśród mojej rodziny, można powiedzieć, jestem uważany za wiecznego studenta. Teraz to się trochę zmieniło, bo ja już przestaję się uczyć, znaczy dalej oczywiście zgłębiam pewne tajniki anatomii, fizjologii i tych różnych rzeczy. No, ale też zaczynam już uczyć ludzi, więc trochę wchodzę na, na reszcie. inny etap. Nareszcie, dokładnie. <laughs> <laughs> Czyli już trochę zmieniam to podejście, że to ja płacę, żeby się uczyć. Teraz to mi płacą, żebym ja uczył kogoś, więc to jest no, trochę inny. Czyli po prostu zwraca się ten hajs, który zainwestowałeś. No tak, ciekawe, kiedy się zwróci. <laughs> Bo myślę, że dobry, luksusowy samochód wydałem na swoje szkolenia, ale to jest jakby no, wiedza, która. No, ubogaciła mnie i która sprawiła to, że jestem w tym miejscu, w którym jestem, więc. Pamiętam, że się kiedyś śmialiśmy jak byłam u ciebie w gabinecie, że wybierając takie zawody jak właśnie nauczyciel, osoba, która pracuje w ogóle z innymi ludźmi, fizjoterapeuta, psychoterapeuta, wybierasz sobie takie bardzo drogie hobby do końca tak, życia tak, po prostu. Tak, tak. No tak i to jest never ending story, bo tak naprawdę cokolwiek nowego się dowiaduje, to pojawia się znowu szereg nowych pytań i to jest, no ciągle można to nabudowywać i ciągle rzeczywiście ta wiedza też się zmienia, dochodzą nowe badania i to, co 5 to, co minut temu było na piedestale, nagle to schodzi zupełnie w dół i zupełnie nie ma racji bytu, więc no, trzeba być na bieżąco, żeby rzeczywiście jak najlepiej pomagać pacjentom i no to jest droga Ej, tylko to, w jedną stronę. To naprawdę tak jest, że coś przestaje mieć rację bytu zupełnie, czy po prostu czerpie się z czegoś co się udowodniło chwilę temu i jedziemy dalej z tematem. Czy od nowa zupełnie teoria jakaś? Są czasem zwroty akcji. Są zwroty, zwroty akcji no to ufać. I, z, i są też takie rzeczy, Komu że na ufać. przykład pewne rzeczy Sobie. istnieją jakby, wiecie, w takim codziennym rozumieniu świata jako pewne prawdy, których wie, wiecie nikt nie, nie, nie chce zweryfikować i nagle się okazuje, że to w ogóle jest bzdura, że, że, że wiecie że przyjmujemy coś jako pewnik be, tak zupełnie bezrefleksyjnie a jak się trochę nad tym pochylić i zastanowić się, to nagle się okazuje, że to jest zupełnie jest inaczej nie? więc to, to jest ciekawe takie, nie? Że, że też tak. warto być takim ciekawym świata i starać się weryfikować pewne rzeczy tym bardziej w czasach, w których no, mamy dostęp w zasadzie do wiedzy nieograniczony i tu no, na. Nasza też rola takiego y, zgłębiania tego wszystkiego i gdzieś y, y, no, takiego weryfikowania też pewnych danych, nie? że to nie wszystko jest tak, jak y, się nauczyłeś raz. Dokładnie. Mhm. I, i, I to się zmienia i tak jak cały świat się zmienia, nie? więc ta wiedza też jest jakby weryfikowalna i też y, no, sprawia, że, że, że jesteśmy coraz bardziej na bieżąco. No właśnie, bo w moim poczuciu ty jesteś takim prawdziwym naukowcem, w sensie osobą, która... Mm, ma świadomość, yy, zawsze mia miała tę świadomość, odkąd się znamy, tego, że yy, wiedza, którą... Yy chciałam powiedzieć zdobywasz, ale to nie jest dobre, to nie jest adekwatne słowo. Wiedza, z którą się poznajesz, że to, że, że tam nigdy nie ma kropki na końcu, że to zawsze jest working progress, że zawsze jest ciekawość i jakby istotą w ogóle tego podejścia naukowego jest to, że, że zawsze masz z tył głowy to, że możesz się mylić, że to są tylko jakby hipotezy, które cały czas są weryfikowane, że to, co jest prawdą, to już przed chwilą powiedziałaś zresztą, że to, co jest prawdą teraz, nie jest Prawdą wieczną, niezmienialną. Dokładnie. Y I właściwie, y jak gadaliśmy sobie z Czciną o tym, dlaczego dla nas jest tak ważne, żebyś się pojawił w tym sezonie, Eee, oprócz tego, że, że nie mają gabny, po prostu bez, nie ma sezonu bez ciebie. To bardzo mi miło z tego powodu i bardzo się cieszę, że mogę ciągle tutaj być. Jesteś stałym kącikiem. To właśnie niedługo musimy zacząć zbierać po prostu pytania od słuchaczy, bo jak, jak nam zabraknie tematów, chociaż nam pewnie chyba nigdy nie zabraknie z tobą, Marcin. Eee, no wiem, no... Ale trochę mi się to skojarzyło, słuchajcie, z takim, wiecie, kącikiem, nie wiem, popcornie albo Brawo, nie? Pytania do, do, do tego dużego do stopa. <śmulny> Syłać to na następny odcinek z Marcinem zapraszamy Dokładnie. pytania. Listy. listy, listy. Tak, listy, listy. listy Joga Jogunty. gmail. <gibli> Czekamy. No tak. dobra, Marcin, ale wracam. Mhm. E, e, jak zastanawialiśmy się, e, jakby e, o czym w tym odcinku z tobą porozmawiać, to dla mnie jest na przykład taki ważny m, temat e, takiego nadmiernego przywiązania do... E, Badań naukowych yy, mhm. i znaczy do wyników badań naukowych, i widzę to wśród specjalistów, których bym o to nigdy nie podejrzewała. Mam Ci taki przykład, że byłam, byłam ostatnio na szkoleniu. Yy, większość uczestników tego szkolenia to byli fizjoterapeuci. To szkolenie w ogóle było całkiem, całkiem fajne, ale yy, na samym początku totalnie. Yy, jakby zrobiłam krok w tył, bo, bo poszłam z, z, takim, wiesz, z, tak, z takim umysłem otwartym, totalnie sercem na dłoni. I y, jedna, jedna z pierwszych y, godzin tego szkolenia, y, prowadzący coś tam rzucił, o, y, o, y, to zdanie mniej więcej tak brzmiało, że jak, y, bo, bo jak pacjent przychodzi z, z bolącym kolanem, to, y, to ostałpaci wtedy mu grzebią w brzuchu i ho, 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 I wszyscy i cała sala się zaczęła śmiać. Mm -hmm. Ja sobie tak myślałam, o oh my god. I, i, aha, I potem zaraz poszedł do. No, bo badania naukowe mówią, że tam ją trzeba y, y, jakby zbadać tkanki, a potem wzmacniać, wzmacniać, wzmacniać tam czwórki, dupę i tak dalej. Tak sobie myślałam, o Boże, po prostu, dlaczego idziemy w tę stronę, że zaczynamy ból traktować? Totalnie. Yy, strukturalnie. Strukturalnie, tak. Że to jest mhm. jakby z tego strukturalizmu się robi taka religia, moim zdaniem, że mhm. a bolą cię plecy, no to zobaczmy. To na pewno dlatego, że masz za krótką nogę, yy, spłuciła ci się, nie wiem, lordoza lędźwiowa, mhm. spłuciła ci się lordoza szyjna. Jakby mhm. wszystko się tak na maksa yy, upraszcza. Mhm. I odnosi I... się tylko do układu mięśniowo szkoletowego. Tak, i we mnie to na przykład budzi dużą złość, dlatego że ja przez to, że ja sama pracuję z, z, jakby z ciałami, z uczniami widzę, że to nie jest takie proste, mhm. ale też przez te godziny spędzone z tobą w gabinecie przez rozmowy, też przez, przez czytanie tak naprawdę też badań naukowych, które wskazują zdecydowanie na to, że ogromnym czynnikiem, który miesza jakby w, naszych, w naszym odczuwaniu bólu, są takie zmienne jak stres, są takie zmienne jak palenie. Papierosów chociażby, mm -hmm. są takie mm -hmm. zmienne jak efekty uboczne, leków, które przyjmujemy, jakość naszego snu, że to wszystko jakby są czynniki, które modyfikują naszą wrażliwość w ogóle na ból. E, I ty to wiesz doskonale jako, y, jako osoba, która Pracuje na co dzień w gabinecie Tak, znaczy, wiesz co, rzeczywiście Jest jakiś duży e, Jak to powiedzieć dobrze Jest chyba duża potrzeba Też weryfikowania wszystkiego Z racji też tego, o czym mówiliśmy Że ten, ten dostęp do wiedzy jest ogromny i, I ludzie chcą weryfikować to właśnie Poprzez evidence Based Medicine Ale to, moim zdaniem To jest bez sensu, bo nie wszystko Da się wytłumaczyć i nie wszystko da się zbadać tak sensu stricte. No badania też muszą być jednorodne, badania muszą być powtarzalne i też na przykład ja też obserwuję pewne Pewne efekty swojej pracy, których nie jestem w stanie wytłumaczyć naukowo, albo których nie jestem w stanie, nie wiem, poprzeć yy, swoją wiedzą anatomiczną czy fizjologiczną. Pewne rzeczy się dzieją trochę jakby w tle, i, i też ta moja praca jest taką pracą stwarzającą pewne warunki w ciele do tego, żeby, żeby to ciało było w pewnym dobrostanie. I rozpatrywanie tego tylko pod kątem yy, układu mięśniowo szchilotowego jest moim zdaniem no bardzo dużym, Uproszczeniem, być może też chodzi o to, że zawsze skracanie pewnego pola, z którego wynosimy pewną wiedzę, czyli tutaj no, odnosimy się tylko do tego układu mięśniowo-szkieletowego no, jest dużo łatwiejsze niż połapanie różnych rzeczy, wiecie w, czy, czy, e, czy pod kątem jakby psychosomatycznym, czy pod kątem metabolicznym. No właśnie, a czy tutaj nie no. wjeżdża troszeczkę twoje psychologiczne wykształcenie i doświadczenie i, a do tego jeszcze może nawet kawałek intuicji, że coś ci, wiesz, robisz wywiad z pacjentem mm -hmm. i kurczę, no nie musisz nawet jeszcze go w zasadzie jakoś dotykać, żeby się już powiedzmy zorientować, że to mo mogło mieć na przykład podkład. Ja stres... Stresowy, nie? Dokładnie tak. Znaczy, Może zacznijmy od początku. Ja rozpatruję. To też doświadczenie, nie? sorry. No tak, to tak, się tak. Się tak. Doświadczenie, intuicja to są rzeczy, którymi naprawdę bardzo mocno pracuję w gabinecie i mhm. też czasami y, szczególnie na przykład pracy z dziećmi. Ja robię, nie wiem, no, jakby czuję, że mam gdzieś przyłożyć ręce, czuję, że mam coś zrobić, coś wyrównać, coś zbalansować i nagle to się okazuje, że strzałem w dziesiątkę i. Trudno mi do końca powiedzieć, wiecie, na, na podstawie swojej wiedzy, co ja tam robię, nie? Ale te efekty są i, i znowuż wytłumaczyć to poprzez Evident Based Medicine... No, moim zdaniem się nie da, czy, czy jakąś taką pracę energetyczną, czy pracę, nie wiem, z normowaniem układu autonomicznego, nie? który tutaj odgrywa bardzo ważną rolę, jeżeli chodzi o te reakcje stresowe. No, jest to układ, na który nie mamy wpływu, tak naprawdę. Nie? Tam pewne, pewne reakcje dzieją się zupełnie poza naszą wolą, i teraz. No jakby w trakcie pracy z ciałem mamy na to wpływ. Możemy balansować układ współczulny, przez współczulny i współczynny i y, wpływać na to, jak reaguje w ogóle ciało, nie? Więc to jest jakby też ten aspekt taki dosyć, y, dosyć dla mnie oczywisty. No a dla niektórych być może to jest nie wiem, albo za trudne, albo trochę niedowiary, że nie wiem, że nasz stan emocjonalny może wpływać na jakość naszych tkanek. Więc myślę, że stąd tego typu rzeczy się dzieją. A czy są takie przypadki, czy Masz takie przypadki, że mm, powiedzmy, pierwsza, pierwszy pomysł na leczenie pacjenta mm, okazał się nie, nie tą drogą, nie tędy droga i ktoś wrócił i po prostu idziecie w innym kierunku i szukacie do momentu, kiedy znajdziesz odpowiednie rozwiązanie dla, no nie wiem, schorzenia, z czymkolwiek pacjent przychodzi. Oczywiście, że tak, tylko też znowu wróćmy trochę, trochę do, 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 do tego mojego podejścia. Ja mam hmm. wrażenie, że w ogóle w leczeniu poszukujemy jednoczynnikowych przyczyn naszych dolegliwości. A to jest no, podstawowym błędem, bo zawsze to jest jakieś powiązanie pewnego, nie wiem, właśnie stresu, sposobu odżywiania, jakości snu, naszego wypoczynku, czy, czy pewnych przeciążeń, których mamy w codziennym życiu. I suma tych wszystkich czynników powoduje nasze dolegliwości. I ja tak postrzegam e, swoją pracę i tak postrzegam jakby w ogóle zdrowie pacjenta. Nie? I też jakby pewnych rzeczy, e, e, no, może jeszcze inaczej. Jakby, jeśli ja robię jakiś zabieg w swoim gabinecie, czy pracuję z pacjentem w gabinecie, to ta praca nie kończy się na pracy gabinetowej. Ja zawsze mhm. daję jakieś wytyczne, co trzeba poprawić, czy po prostu poprawić jakoś snu, czy gdzieś, nie wiem, pomedytować, żeby uspokoić trochę układ autonomiczny. Czasami czy... nawet o pożywieniu coś wspomnisz. No dokładnie, bo, bo też to jest też ważny aspekt, że pewne procesy metaboliczne mogą albo nam sprzyjać, czyli, czyli gdzieś, nie wiem, powodować, że tkanka. Nasza łączna, czyli w zasadzie wszystko w naszym ciele, jest albo podrażniona, albo wręcz przeciwnie. Więc, jakby jeżeli teraz się mówi dużo o nietolerancjach pokarmowych i pewne produkty, które przyjmujemy, których, których nie tolerujemy, mogą podrażniać tkankę łączną, mogą podrażniać no, pewne rzeczy, które są w, w organizmie. W i to procesy zapalne powodować, tak? Na przykład, mm -hmm. tak, tak, tak. Czy takie, ja to nazywam takimi prezapalnymi procesami, mm -hmm. czyli sprzyjać, że tak powiem, tkance w, no, w jakimś uszkodzeniach, tak. Tak? Czy, czy sprzyjać przeciążenia, że, że ta mhm. tkanka nie jest tak wytrzymała, no bo ona jest jakby trochę poddana tym procesom takim prezapalnym. Mhm. No i, i wiecie na, na to wszystko się składa no, cały obraz tego, co, co się dzieje z pacjentem i, i, i też no, dla mnie w dzisiejszych czasach no, nie można postrzegać tylko, tylko tego wszystkiego jednoczynnikowo. Nie? to jest zawsze no, jak dla mnie przynajmniej te trzy, ty, trzy, trzy czynniki, a jeszcze jak dołożymy do tego nie wiem, sposób nawodnienia organizmu, czy, czy wiecie czy brak pewnych miterałów, czy, czy też coraz mam wrażenie, coraz gorsza jakość pożywienia, no to, no to nagle się to układa w jakoś, no, dużo szerszym, y, szerszy obraz i, i dużo pełniejsze, że tak powiem, zobrazowanie tego, co się rzeczywiście dzieje, nie? Czyli co Marcin, teraz dyplom z dietetyki? <grym> <grym> jest, jest to jakiś... Jest to jakaś droga kolejna, nie? No. Ej, a czy osteopatia to jest medycyna? W Stanach tak. W Stanach tak, y, mm -hmm. dokładnie. U nas w Polsce osteopatia to jest wykształcenie podyplomowe, czyli trzeba mieć jakieś wykształcenie medyczne, czy to pielęgniarskie, czy właśnie fizjoterapeutyczne, najczęściej takie. Ale też na przykład lekarze chodzą na osteopatię, żeby też dowiedzieć się jakby co, jak, jak to wszystko, jak połączyć te wszystkie kropki i nie traktować ciało właśnie tak wybiórczo, że jak jak boli kolano, to rzeczywiście trzeba od razu się rzucać na to kolano i tam z nim właśnie ćwiczyć i w ogóle różne rzeczy robić, nie? Amputować. No tak, bo to było też już kończąc jakby ten wątek, mam wrażenie, że przynajmniej na tą chwilę, bo to też się cały czas zmienia, bo ta, ta praca jakby no, z uwagi na, na, jakby, na poszerzanie jakby tej wiedzy, ja cały czas modyfikuję tę pracę gabinetową. To nie jest tak, że skończymy osteopatię, mam pewne schematy, przychodzi pacjent z kręgosłupem, robię to, to i to, i to, i zawsze go tam wyleczę. To tak nie działa. A propos tego, co powiedziałeś, że robisz to, to, to i to, i pomoże. I ja pamiętam, że swojego czasu chodziłam do takiego fizjoterapeuty osteopaty który y, miał taki sposób pracy, że miał zawsze pół godziny dla pacjenta, a potem y, ćwiczyłeś na salce ćwiczenia. Mhm. I on zawsze robił wszystkim pacjentom praktycznie te same... Wiesz, to trochę tam postrzelał, coś tam trochę. E, a potem ćwiczy, e, musieliśmy ćwiczyć. Ale wiesz co? To naprawdę pomagało. Ja znam mhm. naprawdę wiele osób, które... To było na początku, jak się do Warszawy przeprowadziłam i y, kilku osobom go poleciłam, bo, bo mi też pomagał. I... Ale stary, zobacz, jaki pomysł. Masz dużą salę do dyspozycji w Dokładnie. stanie skupienia. Potem jeszcze drugą małą salę. Ale <laughs> I tylko, wiecie, to trzech na godzinę. Tutaj zagrać. terapia manualna, to ćwiczenia, a, a tam i... relaks. No nie? dobra, śmieję się ha, ha, ha. Ale... Nie mów, podpowiadam. Ale no. właśnie na dziewięć co do rozwiązania no. Ale chodzi mi o ten. Ym... Bo ja tutaj widzę duże pole dla tego efektu placebo, że naprawdę ktoś, ktoś się mną zajął. W no sensie, psychicznie po prostu czuję się zaopiekowana, więc uruchamiają się procesy zdrowienia. Ktoś się mną zajął, ktoś coś zrobił, ktoś komu absolutnie ufam, poklepał mnie po ramieniu, powiedział, że będzie dobrze, że widzi dla mnie nadzieję, mhm. plus jakby dał mi jakieś ćwiczenia, więc też oczywiście znamy możemy sobie tutaj całą litanię po prostu korzystać z ćwiczeń fizycznych yy, yy, i z dealowania w ogóle z bólem i z dyskomfortem dzięki temu, że ćwiczymy fizycznie i uczymy się dealować z bólem yy, wymienić, czego nie zrobimy bo szkoda czasu. Mm -hmm. yy, ale, yy, ale myślę sobie, że ten efekt właśnie, o którym mówisz, który no jakby właściwie zanotowany przez naukę, że jest placebo, tak. że, że ono czasem działa czyli mm -hmm. ten jakby tak naprawdę efekt naszego stosunku do bólu do ciała do, do, do choroby wiary w to, że nam coś pomaga też jest, też jest ogromnie istotny prawda Jak Najbardziej no i to jest zobaczcie to jest kolejny czynnik, którego nie bierzemy pod uwagę nie? bo no bo, no bo dlaczego mielibyśmy brać pod uwagę. nie? kto, kto nam mówi, że tak na, na słowo, że właśnie jest ten efekt placebo, a mówi się o tym, że to jest 20%. 25% efektu terapii, nie? Więc to jest naprawdę jedna czwarta, to jest, to jest bardzo dużo I, i oczywiście też mam takie wrażenie, że z niektórymi pacjentami to jest główne efekt terapeutyczny, mm -hmm. nie? Więc wiecie, tak naprawdę to, co robię z pacjentem, jakby schodzi na dalszy plan, nie? I to jest w ogóle, i, i teraz jest w ogóle, no, jak to rozumieć, jak to rozkładać, jak to zmierzyć i tak dalej, i tak dalej, Więc, no, nie wszystko można zobaczyć e, tak zwanym szkiełkiem i okiem, mm -hmm. tylko rzeczywiście to intuicyjne działanie i też wspieranie pacjenta w jego różnych procesach, nie tylko jakby takich sensu stricte rehabilitacyjnych, e, tylko też jakichś mentalnych, takie właśnie w Wsparcie, wysłuchanie pacjenta to jest też bardzo ważny efekt, i też właśnie to, to, to szczególnie zauważam u starszych pacjentów, nie? którzy też przychodzą, i, i bardzo często poprzez ten kontakt taki bezpośredni z ciałem, no, też pacjenci bardzo dużo mówią o sobie, i też czasem wypowiedzenie pewnych rzeczy, które gdzieś tam ciążą na, 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 na ciele, czy ciążą na umyśle no rzeczywiście powoduje nagle, wiecie, jakieś wyzwolenie, jakiś, jakiś przełom, jakiś coś się tam przełamuje i nagle, wiecie, to, to idzie jakby pacjent do góry, nie? Zamiast, e, e, zamiast, zamiast, nie wiem, schodzenia cały czas do dołu i coraz, wiecie, zagłębiania się w, pewne, w, w, w pewną patologię czy w pewne stany, e, no, z którymi przychodzi pacjent, nie? Dajemy mu po prostu taki impuls do tego, żeby on po prostu szedł w górę i to już, i to działa, nie? To ja mam pytanie o, te, o to dawanie impulsów, <laughs> bo jest to dla mnie też... Yy... Jakby imponujące, jak ty pracujesz i że to działa w kontekście tego, że często jest tak, że do takiego na przykład tradycyjnego fizjoterapeuty chodzi się tam na przykład regularnie raz w tygodniu, albo tam dwa razy w tygodniu. Natomiast twoja praca w ogromnej mierze polega na tym, że yy, umawiasz się, wiesz, raz, jakby widzisz pacjenta raz, na przykład na miesiąc, dajesz, yy, bodziec i zostawiasz organizm. Mm -hmm. I to jest też dla mnie jakby niesamowita różnica. Oczywiście tutaj należy też podkreślić, że fizjoterapia i osteopatia to nie jest to samo, że jeżeli ktoś ma y, kontuzję zdiagnozowaną, y, nie wiem, zerwał sobie więzadło, jest po operacji kolana, po prostu musi chodzić regularnie ćwiczyć i tak. pracować. Mówimy tutaj o terapii tak, przewlekłego bólu, mówimy tutaj o, y, o, o, o takich y, y, stanach, z którymi sobie pacjent nie radzi. Chodzi od lekarza do lekarza, od diagnosty do diagnosty i ciągle boli i ciągle pojawia się ten dyskomfort i. i, i... I chciałam właśnie zwrócić uwagę na to, że, że do Ciebie się po prostu chodzi rzadko. I pamiętam, że jak wtedy jak Cię o to spytałam, dlaczego tak rzadko, szczególnie to mówiłeś w kontekście małych dzieci, że czasem mm. wystarczy ciał dać y impuls. To powiedziałaś takie ładne zdanie, że to nie ty uzdrawiasz, jakby tylko że to ciało samo po prostu dąży do homeostazy, tylko czasem mu trzeba pomóc, w którym kierunku ma iść. Tak, dokładnie tak, tak się dzieje, bo, bo jakby u dzieci te mechanizmy samozdrowienia czy, czy pewne regulacji są, można powiedzieć, na wierzchu. I czasami jakby duży problem jest z tym, żeby nawiązać kontakt z dzieckiem, żeby rzeczywiście, wiecie, no dzieci są ruchliwe. ten, ten nie wiem, no takie ro, roczne dziecko, czy półtora roczne. nie położy mi się na leżance i przez, nie wiem, 40 minut nie będzie leżało na leżance. To jest bardziej podążanie za nim i łapanie tego kontaktu. I czasami rzeczywiście to jest tak, że przez te, nie wiem, pół godziny czy 40 minut y, y, pracy, ja, nie wiem, przez sekundę, sekundę nawiąże kontakt czy, czy przez parę sekund nawiąże kontakt z, z ciałem dziecka jakby jest tak, taki moment pewnego zatrzymania takiego, wiecie, to, to, to jakby też z, z doświadczenia wiem, że to już poznaję, że wiecie, że, że jest takie o, coś tu się zaczyna dziać, nie? Dziecko wtedy zaczyna robić kupę. Na przykład. <laughs> <laughs> znaczy wiecie, to od razu... Pamiętam, jak... że Baby zasnęła jak do niej przyszedł. To, no to, 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 to jest też bardzo często efekt e, uboczny w cudzysłowie oczywiście, nie? Rzeczywiście to ciało się uspokaja, nie? To jest takie bardzo często jakby dużo problemów z dziećmi wiąże się z pewnym pobudzeniem centralnego Układ nerwowego, nie? więc wszystkie techniki, które powodują gdzieś e, trochę zbalansowanie tego systemu, spokojenie, zmniejszenie reaktywności, no, powodują po prostu no, poprawę na, na wielu szczeblach po prostu życia dziecka. Nie? To ja bym chciał tylko zadać jeszcze pytanie, trochę chyba u, uzupełniające względem tego, co, o co Baśka pytała mhm. i o inną grupę wiekową. <laughs> Znam typa, który, <śmiech> <śmiech> który w pracy któregoś dnia coś tam podnosił i mu szczyknęło w plecach, także leżał. Potem dwie godziny na podłodze i nie mógł się pozbierać. No i potem oczywiście był na jakimś tam L4 i go bardzo, bardzo te dolne plecy bolały i w zasadzie nie wiedział co. I pytał się, czy wiem, do kogo jakby skierować. I pomyślałem, i pole... zresztą poleciłem mu ciebie jako mhm. osteopatę, ale zastanawialiśmy się wtedy i zacząłem troszeczkę też rozkmieniać. Os... Mam kierować, jakby, w sensie nie ja mam kierować, tylko mam polecić osteopatę czy fizjoterapeutę w takim, w takim przypadku? Wiesz co, ja myślę, że w tym początkowym, takim ostrym stanie lepiej mimo wszystko skierować do osteopaty, bo ja lubię też patrzeć na zawód osteopaty jako, jako na lekarza, pierwszego kontaktu, czyli wiecie, mamy narzędzia, czy, czy mamy pewne możliwości diagnostyczne i jesteśmy w stanie ocenić, czy to jest do naszej pracy, czy właśnie trzeba odesłać do fizjoterapeuty, żeby pewne rzeczy powzmacniać, żeby pewne rzeczy porozluźniać, czy trzeba to zdiagnozować, czy trzeba wysłać do lekarza i zrobić jakiś rentgen, czy, czy rezonans magnetyczny, czy tego typu rzeczy. Więc wiecie, to, to jest coś takiego, że Chyba w Anglii to trochę tak funkcjonuje na takiej zasadzie, że, że właśnie osteopata ma takie możliwości czy, czy, czy takie, takie prawa jak lekarz pierwszego kontaktu. Ja lubię w ten sposób patrzeć na osteopatę, nie? bo rzeczywiście to można rozdzielić pewne, pewne role i rozdzielić, gdzie tego pacjenta, co, co dalej z tym pacjentem zrobić. No właśnie to jest yy, yy, to, co powiedziałeś teraz. Jesz jeszcze przychodzi mi na myśl yy, taki rodzaj pracy w ogóle z bólem, yy, który. Hmm, o którym się ostatnio zaczęłam mocno zastanawiać, bo ty jak y, diagnozujesz, na przykład, znaczy w sensie jak do ciebie przychodzi pacjent bólowy, wszystko jedno, czy ostrobólowy czy przewlekle bólowy, bo to jak już ty, ty jesteś w stanie ocenić, mhm. ale właśnie to, to ty oceniasz, na przykład y, potrafisz powiedzieć, y, znaczy ocenić, y, idź sobie, zrób, y, nie wiem, y, zdjęcie kręgosłupa rentgenowskie, albo idź, y, zrób sobie USG narządów wewnętrznych, bo mi się tutaj coś nie podoba. Mm, jakby potrafisz to wyczuć palcami, czy masz jakieś testy, które potrafią takie, chodzi mi o takie czerwone flagi i mówię mm -hmm. to w kontekście tego, że ja mam na przykład duży problem z takimi zajęciami jogi na ból kręgosłupa tak zwanymi, mm -hmm. które jakby nie chcę ich absolutnie bombardować, bo jakby bywają osoby, bywają specjaliści na przykład nauczyciele jogi, którzy sobie jakby wiedzą co razem. robią mm -hmm. i, i rzeczywiście jakby wiedzą co robią, ale y, zawsze mnie to, y, zawsze mi się taka czerwona lampka zapala, że Przecież czasem są takie rodzaje przewlekłego bólu który może wskazywać na przykład, na przykład na dysfunkcję narządów, powiedzmy na przykład raka trzustki, tak? Mhm. I co w sumie zdarza się całkiem, jakby, no, nie powiem, że często, ale, jakby, ale no jest, to temat, tak, jest to jest, temat, jest to temat. I jeżeli ktoś jest niewy, jakby niewykwalifikowany albo inaczej, może nie zdaje sobie sprawy z tego, że są takie te red flags, te, te, te takie czerwone lampki, które się mi powinny przy diagnostyce pacjenta zapalić, tylko po mhm. prostu stwierdzam, że a no dobra, to jest pacjent, który tam się z przewlekłym bólem pleców boryka, to mhm. ja mu y, pomogę, bo oczywiście ćwiczenia mają ogromną rolę w tym jakby w radzeniu sobie z, z, bólem, z bólem ćwiczenia do mhm. ale zignoruję te czerwone flagi, które właśnie te mhm. jakby, albo nie wiem w ogóle o ich istnieniu i y, nie będę się nad nimi zastanawiać, czy ty jako osteopata potrafisz to... Y... Jest, oczywiście jesteś świadomy tych czerwonych flag, ale tak, czy na tak, przykład gdybyś tak. potrafił powiedzieć, kurde, coś mi się tutaj nie podoba w brzuchu. A czy wiesz co, hmm. no, oczywiście tak, i um, są pewne testy, które czy, czy to testy takie sensu stricte osteopatyczne, czy testy ortopedyczne, czy testy z takiej no, um, interny, można powiedzieć, nie? które rzeczywiście wskazują, nie wiem, na zapalenie wyrostka, czy, czy jakieś kłopoty, z, nie wiem, z, z pęcherzykiem rzuciowym. Czy, czy też no, są pewne objawy, które wskazują na, na pewną chorobę organiczną? Nie? Jeżeli nie wiem, jest, ten ból jest też takim bólem neurologicznym, czyli, czyli, że mamy, nie wiem, kłopot z kręgosłupem, ale gdzieś te objawy są dosyć mocno, mocno neurologiczne w nodze, czyli jakieś drętwienie, jakieś osłabienie siły mięśniowej, no to to są rzeczy, na które na pewno zwracamy uwagę. I też wszelkiego rodzaju taka tkliwość tkankowa, mówię tutaj o brzuchu. Nie? która nam też od razu pokazuje, że coś się tam rzeczywiście dzieje ale też pewna niemożliwość pracy, czyli, czyli jeżeli to ciało jest mocno przewrażliwione, jeżeli też ja nie jestem w stanie pewnych rzeczy zrobić, albo nawet zbadać pacjenta, no to to już mi się tam gdzieś zapala jakaś lampka. I też w osteopatii diagnostyka polega na zawężaniu ciągle leja diagnostycznego, czyli, czyli idziemy od pozycji, czy, czy gdzieś od całości ciała i zawężamy ten lej w kierunku objawów, czy w kierunku pewnych rzeczy, które się dzieją w organizmie. I oczywiście tak jak, tak jak już przed chwilą wspominałem, no są pewne testy które, czy, 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 czy też jakby jakby metody diagnostyczne, jak na przykład nasłuch, które no mogą pokazać, że rzeczywiście coś tam strasznego się dzieje, i wtedy oczywiście odsyłam pacjentom, co jest moim zdaniem najtrudniejsze, chyba w, w, w pracy osteopatycznej. To, to, żeby odesłać pacjenta, moim zdaniem no jest naprawdę dużym, już takim dużą świadomością pracy i, i wiecie, no bo to zawsze jest taka chęć, no, zawsze mogę coś zrobić, zawsze mogę jakoś pomóc, nie? Ale powiedzieć sobie, ok, nie, to, to, jest, to jest tutaj za, za, za grząski temat, coś tu się mi nie podoba i odesłać do lekarza, to jest naprawdę chyba najtrudniejsze w mojej pracy. A co to jest nasłuch? To, to jest jedno z narzędzi diagnostycznych, gdzie używa się pewnych zdolności palpacyjnych do tego, żeby zbadać, co się dzieje w, w organizmie. To jest po prostu przykłada się rękę do ciała pacjenta i jakby trochę, no oczywiście pewnie, pewnie tutaj Niektórzy fizjoterapeuci czy niektórzy terapeuci mogą się z tego śmiać. No pytam trochę ciała, jakby co, co, w czym mogę pomóc, czy jakby gdzie mam skierować swoje leczenie. I na początku mi się to wydawało też trochę triki, tak e, trudno było uwierzyć w to, że ciało mi jest w stanie pokazać. Ale wytłumaczyłem sobie w ten sposób, że jeżeli rzeczywiście mamy jakiś problem w ciele, to on głównie wiąże się z pewnym zastojem, czyli tam jest jakby kumulacja tkanek. I jak przykładam tą rękę do, do ciała, no to zawsze to ciało będzie się kierowało w stronę tych, tej kumulacji, czy w stronę tego zastoju. I jakby mm -hmm. rozwiązanie tego zastoju, yy, rozpuszczenie pewnych, nie wiem, napięcia, poprawa krążenia i tak dalej, będzie powodowało, mm -hmm. że ten przepływ, czy, czy, czy nie, nie będzie tego zastoju, nie będzie tego nagromadzenia tkanek, nie? Czyli, czyli ten nas na Słuch będzie nam się zmieniał i w ten sposób można bardzo fajnie diagnozować pacjentów i rzeczywiście weryfikować od razu tą swoją pracę. I no, ja tego od jakiegoś czasu używam w swoim gabinecie i te efekty są naprawdę no, czasem zdumiewające. A to jest to, co przeważnie robisz, kiedy się pacjent kładzie już na stole? Mhm. Aha, okay. Znaczy zaczynam w ogóle Ten te nasłuch od w ogóle pozycji stojącej Przykładam wtedy rękę na głowę i patrzę mm. Jaki jest wzorzec, wzorzec Napięcia w ciele, nie? Bo zawsze e, To, to e, Taki sławny osteopata Barale zawsze mówił o tym, że Ciało otula uraz, czyli jeżeli Coś się dzieje w ciele no to ciało dąży do tego, żeby się Jakby skręcać w stronę tego urazu Czy jakby mm. chronić to miejsce, nie? No bo to jest zawsze tkliwe, zawsze to jest prawd... znaczy, Może nie zawsze, ale podrażnione bólowe i tak dalej, i tak dalej. Nie? Więc ciało Piękne. próbuje chronić Piękne. to. Nie? I jakby rozwiązanie tego miejsca, znalezienie tego miejsca i danie tam przestrzeni, rozluźnienie, właśnie poprawienie krążenia, powoduje, że stwarzamy warunki do tego, żeby to ciało mogło się lepiej leczyć. Nie? I już. To jest naprawdę proste. To ja mam jeszcze y, taki temat, już chyba na koniec, bo cię tutaj maglujemy, marcie, nie maglujemy. A kiedy to minęło w ogóle? Się minęło, w ogóle? <laughs> <laughs> mm, ale y, miałam ostatnio taką refleksję, y, nawet chyba trzecina rozmawialiśmy o tym w, y, na spacerze ostatnio, że minęło już trochę czasu od pandemii, ale jakby mimo wszystko to tylko troszkę czasu minęło, mhm. a w niektórych ciałach jeszcze to ciągle jest. I um, zastanawiam się, yy, nie wiem, jak to ładnie powiedzieć, czy, czy zastanawiam się, czy ty to widzisz po swoich pacjentach, jakby efekty tego lockdownu, tego stresu, tej yy... Tego, co, co się działo w pandemii, bo ja na przykład mogę powiedzieć, że na zajęciach, wiesz, mogłabym to zrzucić na przykład na to, że dobra, w pandemii były zamknięte szkoły jogi, że ludzie nie chodzili, że nie zawsze mieli opcję na zajęcia online, no, bo wiadomo, dzieci, bla, 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 praca i, i na rzeczy i choroby i tak dalej, i siedzieli w domu, więc teraz wracają na zajęcia i są yy, jakby dużo słab, jakby słabsi mhm. i yy, bardziej wrażliwi na ból, w takim sensie, że jakby, no nie, nie chyba nie muszę tego tłumaczyć, że są te, że szybciej nie. jakby odpuszczają, że mnie nie chcą robić, <coughs> że I ja mam na to oczywiście swoją te teorię, mianowicie mhm. taką, że po prostu zdolność kontenerowania stresu w naszych ciałach jest ograniczona i w związku z tym po prostu ilość tego stresu, który jakby kontenerowaliśmy przez ostatni ten czas pandemii, że i nie mieliśmy go jak jakby rozładować, jeszcze sobie z nim nie poradziliśmy. Też jakby układ nerwowy sobie z tym nie poradził, i dlatego po prostu jesteśmy słabsi. Nie dlatego, że jesteśmy słabsi, tylko dlatego, że mózg po prostu de de decyduje, że jesteśmy jakby nie czuje się bezpieczny po prostu. O. Tak, tak, tak. To... Ale ch ch no. chciałam zapytać, czy ty to, czy ty to też widzisz, widzisz tak w u gabinetowym siebie? podwórku? Hmm. Jak najbardziej tak. I to y, takim zdecydowanie taką grupą, w której chyba najwięcej widzę takich zmian, jest młodzież, czy też, czy też w też w ogóle dzieci, bo jakoś my dorośli jeszcze sobie tam pewne rzeczy jesteśmy w stanie wytłumaczyć czy, czy wiecie gdzieś poukładać właśnie gdzieś no, kontenerować jak, jak to bardzo lubię to słowo. Rzeczywiście to jest tak, że ja też lubię patrzeć na układ nerwowy w, 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 jakby w takiej formule pewnej pojemności i, i wiecie i możliwości jakby kontenerowania czy też też jakiegoś radzenia sobie ze stresem. Więc no, wracając wracając do, do, do tematu rzeczywiście to jest tak, że widzę, że dzieci chyba Najmniej sobie z tym poradziły. Nie? Bo jednak dwa lata no w zasadzie, nie wiem, nie było tego kontaktu społecznego, nie było, nie było możliwości, nie wiem, wyjścia gdzieś, też e, przegadania sobie pomiędzy sobą pewnych rzeczy. I rzeczywiście, jak nawet dorośli przychodzą teraz do mnie do gabinetu, to głównie gadamy o dzieciach, o tym, o pewnych problemach takich, wiecie, od, e, od problemów przystosowawczych po problemach w nauce, e, już nie mówiąc o, o pewnych zaburzeniach nastroju czy takich rzeczach. Nie? Więc rzeczywiście to jest jakby mocno obecne. Koncentracja chyba też dosyć leży, prawda? No tak, no bo wiecie, no też y, y, trochę y, wszystko się przeniosło do, do, do netu i, i tam rzeczywiście, no ile możemy, ile jesteśmy w stanie poświęcić uwagi na, na, na jakąś tam pracę na komputerze, nie? Czy, czy gdzieś skupienia mm -hmm. swojej uwagi, y, więc, więc jak najbardziej to jest to jest zauważalne, a odnosząc to do dorosłych, no to mamy tu też ten aspekt wojny, nie? Który no, na pewno też wpływa na, y, na poczucie bezpieczeństwa i też jakby, no wybija nam pewne Nasze stany psychoemocjonalne, które, no, które, wiecie, no, też są jakby, też są poddawane pewnym, pewnym stresorom. No i mamy wtedy taki no, duży obraz tego, rzeczywiście, co się dzieje. Te czynniki psychogenne, moim zdaniem, no, są bardzo, bardzo ważnym elementem w ogóle w takim dobrostanie psychofizycznym. Więc też, też bierzmy to pod uwagę, i to jest naprawdę ważny czynnik, który rzeczywiście determinuje nasze zdrowie. Chciałabym zakończyć optymistycznie i tak sobie myślę, że pamiętasz czycina, jak rozmawialiśmy o twoim znajomym typie, znam, znam typa. o typie, którego znasz, <grym> który poszedł do, do osteopaty i z bólem, z bólem i osteopata mu kazał marzyć? Tak pytałem się ciebie o to właśnie. I Tristynia mi SMS-a, czy to jest yy, co, co to, what the fuck, co to jest za zalecenie, że, żeby marzyć. Ja mówię, że, że z takim totalną powagą, że w ogóle przytam tego SMS-a sobie myślę, kurde, Tristynia sobie chce pożartować, a ja tutaj na totalnym... Przecież nie pytałem po prostu. <grych> <grych> a ja na poważnie po prostu, że, że oczywiście, że właśnie marzyć, że to jest ekstra, że to po prostu ma same dobre, ma wspaniałe działania na układ tak. nerwowy, przecież to, tak, tak. to ta współczulna gałąź się wyciszy, ta przyspółczulna się, się uruchomi, to Procesy tak. zdrowienia, luzu. Przecież kiedy marzymy, to w ogóle mamy najlepsze, yy, najlepsze. Yy... No tak, Boże. zmienia się zmienia się. W ogóle, się po prostu zmienia. No. No tak, zmienia się w ogóle mindset mhm. w naszym organizmie, nie? I, I rzeczywiście to, no, to. jakakolwiek forma oddziaływania na, na centralny układ nerwowy, na układ autonomiczny jest tutaj jak najbardziej na miejscu, więc no marzenie czy, czy snucie planów, czy wiecie, czy też kreowanie swojego życia nie, tak, żeby nam było lepiej, żebyśmy się czuli, nie wiem, bardziej szczęśliwi. Nie wiem, pracowanie nad relacjami, to są wszystkie rzeczy, które też poprawiają w ogóle nasz stan fizyczny, nie? więc to, no, to, to, to się wszystko gdzieś łączy ze sobą i nie można wyciągać jednej rzeczy z organizmu, nareperować ją, wiecie, w taki sposób mechaniczny, wsadzić z powrotem, będzie git. No to tak nie działa. No nie, to jest, no nie jest, no jesteśmy całością, wszystko jest powiązane ze wszystkim i oczywiście to, jest, to, to, to są zazwyczaj rzeczy, które zarzucają osteopatom, że wiecie, że traktujemy ciało, jako całość, nie? Co to znaczy? Holistycznie, nie? I to jest taki no, trochę frazes, ale rzeczywiście tak jest. No, musimy połapać wszystkie czynniki, które mogą determinować nasz stan zdrowia i jakby wyłowienie tego, z, wiecie, z, z pewnej, z pewnego chaosu informacyjnego jest tutaj no, zadaniem jakby terapeuty i jakby no zmiana w tych, tych różnych czynników w, w życiu człowieka powoduje, że on zdrowieje i tyle, nie? A zadaniem pacjenta jest skupienie się na gromadzeniu dobra, na dostrzeganiu Dokładnie. wszystkiego tego, co, co jest dobre, co jest optymistyczne, co jest po prostu dla nas uzdrawiające, bo kiedy się czujemy zadowoleni, to się czujemy też bezpiecznie, a kiedy się Dokładnie, czujemy no. bezpiecznie, to się regenerujemy. Tak, to, to wszystko się łączy w jedność. No bądźmy szczęśliwi, dbajmy o swój dobrostan, starajmy się. Żyć dobrze i, i zawsze, wiecie, rano, spojrzeć w lustro i, i stwierdzić, OK, moje życie jest wspaniałe i chcę, chcę tego więcej. Jolo. Jak optymistycznie się na koniec zrobiło to? Bo ja nie byłbym sobą, gdybym pozwolił, żeby to się tak skończyło. to tutaj jakby my tu gadu, gadu, a jednak powiedz nam teraz konkret. Jednak, kiedy masz terminy? Nie mogę tego powiedzieć, to jest moja słodka tajemnica. Tak, no bo wiesz, za dwa, trzy miesiące to już nas nie, nie urządza. Już będziemy nowymi. No Słuchajcie, no ja nie jestem jedynym specjalistą w Warszawie, więc tak, wiecie, no, Ale generalnie ale bardziej szybciej, się szybciej się zapisywać niż później, prawda? Tak, to, to, może to jest w ogóle, czekać. teraz zauważyłem, że jest taka tendencja e, w, właśnie w moim, w moim grafiku, że ludzie się zapisują, wiecie. I na adwans po prostu na, na jedną, dwie terapie, nie? I to jakby mam dużo też takich pacjentów, którzy kontynuują terapię, rzeczywiście to jakoś się sprawdza, bo nawet jeżeli wypadnie gdzieś, nie wiem, jakiś tam jeden termin, no to mają kolejny i to mm. jakoś się zazębia i rzeczywiście działa. A co jakiś czas, co jaki czas najlepiej przyjść? Raz na miesiąc, sześć tygodni? Wiesz co, jeśli rzeczywiście mamy dużo stresu, to myślę, że raz na miesiąc to jest takie minimum, a jeżeli no, żyjemy w pewnym dobrostanie, dbamy o właśnie o pożywienie, dbamy o ruch i i niwelujemy te skutki stresu, to myślę, że raz na kwartał jest dobrze zrobić taki przegląd. Chętnych jest wielu, więc spieszcie się. Dziękujemy Marcinie. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo za tą rozmowę. Naprawdę bardzo, bardzo się cieszę, że, że mogę tutaj gościć i że, i że trochę tą swoją wiedzą się podzielić tutaj z wami wszystkimi. A ja bym chciał zadedykować i w sumie może powinienem był to powiedzieć na samym początku naszej rozmowy, bo chciałbym zadedykować tę rozmowę wszystkim kolesiom, którzy jeszcze nigdy nie mieli masażu i boją się męskiego dotyku i dlatego nie chodzą na masaż, bo ostatnio spotkałem takich naprawdę kilku i byłem w absolutnym szoku, że ktoś jeszcze nie był na masażu nigdy w życiu. No, w znaczy, się, Nie, że się śmieję, tylko no, polecam tak dziewczyny, chłopaki. No, dziewczyny, chłopaki. Ale rzeczywiście, wiecie, trzy czwarte moich pacjentów to są kobiety, więc niech to będzie jakiś też takim taką kropką do tej rozmowy. To co, Czcina, będziesz marzył? Ja marzę codziennie. No ale widzisz, zaskoczyło mnie, kiedy mój przyjaciel powiedział mi, że osteopata kazał mu marzyć. Kiedy ciebie zapytałem o to, w sumie, później jakoś, jak myślałem o tym, to miało to sens, no bo faktycznie rozluźnienie może spowodować, że jakiś tam ból puści. Ja to oczywiście absolutnie upraszczam teraz, tak zwykle. Wiesz, nigdy nie jest prosto, bo zawsze no tutaj właśnie. gdzieś by się mogli teraz uruchomić specjaliści od traumy, na przykład dr Ewa Odachowska, z którą też mamy oh, jeden pamiętam. odcinek. Im by mog mogła powiedzieć na przykład, że nadmierne marzenie i oddawanie się wyobraźni może być, znaczy jest tak naprawdę symptom... Dysocjacja? Mem, dysocjo, widzisz, o. pamiętasz już. Czyli tego, że nie chcemy być w ciele, nie chcemy być w, jakby w, w, w tym świecie, który jest dla nas z jakiegoś powodu bolesny, z jakiegoś powodu niekomfortowy i oddajemy się za nad to tej sferze marzeń. Więc... To może chodzi o też o proporcje, co? Bo Wszystko ja... trzeba no umieć wyważyć, ale myślę, że to ten temat jakby gromadzenia Dobra i tego właśnie skupiania się na tym wszystkim, co jest dobre, znowu by się ktoś czepił, że wypierania złego, a to nie o to chodzi. Wszystkiego można się czepiać i do wszystkiego można się doczepić. A skoro myślę, że nie tylko w naszym kraju są specjaliści, wszyscy są specjalistami od wszystkiego, jak już wiemy w dzisiejszych czasach, no to może jakby możemy zostawić to. Po prostu podlewajmy swój ogródek i pamiętajmy o tym, że nie wszystko jest takie proste i czarno-białe i nawet jeżeli badania coś pokazują. To nie znaczy, że tak już jest, amen i kropka. Amen. Pachan z wachami. <śmienny> <śmienny> Ej, są że na Robloxie, ja Super. też chciałam Ja nie wiedziałem długo, co to jest Co to jest tak dokładnie? Dokierka, no gierka, no Wiesz, że ja nigdy w życiu nie miałem gry komputerowej w łapie? E, w łapie? Czy w no ogóle tak, w domu w, nie miałeś? No, w sensie przed oczami Ach, to ja grałam, ja grałam w Mario w, w, Super Mario Bros, o, no. w, to, w to grałem Ale w takie normalne gry, jak normalnie ludzie teraz grają A to nie, to nie, to nie, to ja też nie Starzy ludzie Nie wiem, czy normalni to, to ty to powiedziałaś. Kończymy? Tak. Dziękuję, ci Barbaro. Żegnajcie, kochani. Kupcie nam kawę na buycoffee.com. Nie, buycoffee.to slash No właśnie. Musimy, może, może jest jakiś polski odpowiednik. Kup mi, mi kawę, kropka proszę. No, albo nie zesraj się. <śla> <śla> to jest poważny podcast. Nie, bo ja uważam, że nasi słuchacze są mądrzy i nie trzeba im tak mówić, że wiesz. Że kropka dot Toczka Ostatnio słyszałem jak po czesku jest Ale teraz sobie nie przypomnę Ale jest też jakoś tak Ja wiem, że po słowacku koza z nosa to jest szuszeń I uwielbiam to <toczka> <toczka> I jeszcze pamiętam, mam takiego kolegę z Słowaka Który się śmieje z języka polskiego I strasznie się zanosił śmiechem Że mówimy kamizelka kuloodporna a on jak mówi, pamiętasz? <noise> 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 Neprestrelna no, westa. Czyli oni mają tak samo bekę z nas, jak my z nich. Tak. I z Czechów. Tak. Że roz, mówią jakby po prostu cały czas toczyli bekę. Tak, tak. O, oni uważają, że my toczymy bekę. I że mówimy samochód, a nie auto. <noise> mhm. Jest beka. No to pozdrawiamy Czechów i Słowaków też. Ca całą Czechosłowację generalnie. <noise> <laughs> <laughs> Nada. <Not> <laughs> well, I'm so Yoga update.